Zaburzenia osobowości są to utrwalone wzorce myślenia, zachowania i przeżywania emocji, które przynoszą danej osobie lub otoczeniu cierpienie lub dysfunkcje społeczne. Widoczny jest długotrwający wzorzec w zakresie poznawczym, afektywnym, interpersonalnym i kontroli impulsów, a stabilność wzorców prowadzi do sztywności zachowań. Do rozpoznania niezbędne jest wykluczenie tego, że wzorce wynikają z zaostrzenia innego zaburzenia psychicznego. Zaburzenia osobowości rozpoznawane są po 18 roku życia, ponieważ do tego czasu kształtuje się większa część osobowości. Subiektywne uczucie dyskomfortu pojawia się dopiero po latach, natomiast wcześniej obserwowane jest gorsze funkcjonowanie interpersonalne lub zawodowe. DSM-4 dzieliło zaburzenia osobowości na trzy wiązki. Wiązka A, grupa dziwaczna, obejmuje jednostki symptomatologicznie podobne do schizofrenii. Wiązka B, grupa dramatyczna, to zaburzenia o objawach przypominających zaburzenia nastroju, szczególnie dwubiegunowych. Wiązka C, bojaźliwa, przypomina zaburzenia lękowe. Oprócz konkretnych rozpoznań spotkać można diagnozy mieszanych zaburzeń osobowości o komponentach poszczególnych rozpoznań, nie spełniających wszystkich kryteriów konkretnych zaburzeń. W rozpoznawaniu zaburzeń osobowości trzeba brać pod uwagę udział czynników kulturowych. Dla ułatwienia zapamiętania można skojarzyć dane zaburzenie z metaforą podaną w klasyfikacjach DSM i w dalszej części prezentacji tak je będę opisywał. Wiązka dziwaczna to paranoiczne i schizoidalne zaburzenie osobowości. Pierwsze, nie ufaj nikomu. To zaburzenie, w którym dominuje brak zaufania i podejrzliwość wobec innych, dlatego motywy ich postępowania oceniane są jako wrogie. Schizoidalne, możesz pukać, a i tak nikogo nie zastaniesz. To wzorzec zachowań, zdominowany oderwaniem od relacji międzyludzkich i ograniczonym wyrażeniem emocji w kontaktach interpersonalnych. Wiązka dramatyczna obejmuje dyssocjalne zaburzenie osobowości, pograniczne, histrioniczne i narcystyczne. Zrobię co zechcę i kiedy zechcę. To występujące w przebiegu dyssocjalnych zaburzeń osobowości wzorzec zachowań zdominowany pogardą dla cudzych praw i ich gwałceniem. Zaczynający się około 15 roku życia. Głównymi kryteriami diagnozy są powtarzalne łamanie prawa, agresywność, impulsywność, kłamliwość oraz brak umiaru i refleksyjności. Osobowość chwiejna emocjonalnie występuje w postaci dwóch typów, pogranicznej i typu impulsywnego. Pierwszy, popularnie zwany borderline, to wzorzec zachowań zdominowany niestabilnością w relacjach interpersonalnych, ocenie własnej osoby i afektów z zaznaczoną wybuchowością. Metaforycznie można to opisać jako będę bardzo zła, jeśli spróbujesz mnie opuścić. Wzorcem relacji jest intensywność z wahaniami między idealizacją a wzgardzeniem, tak osobą w związku jak i sobą. Ta diagnoza ma najlepiej zdefiniowane kryteria wśród zaburzeń osobowości i jest jedyną, w której stosuje się oddziaływania farmakologiczne. Typ impulsywny charakteryzuje się wyraźną tendencją do nieoczekiwanych działań bez zważania na konsekwencje, skłonnością do zachowań kłótliwych. Mój rozkaz jest dla Ciebie życzeniem, czyli narcystyczne zaburzenie osobowości to wzorzec zachowań zdominowanym nastawieniem wielkościowym, wyobraźni lub na jawie, potrzebą bycia podziwianym i brakiem empatii. Z przekonania o wyjątkowości wynika, że tylko szczególnie lub wysoko postawione osoby są wybierane do współpracy. Skup na mnie całą swoją uwagę, czyli dominacja przesadnego wyrazu emocjonalnego, teatralności i starania zwrócenia na siebie uwagi to opis osobowości histrionicznej. Znajomości postrzegane są jako bardziej intymne niż rzeczywiście są. Znamiennie częściej współwystępują tutaj zaburzenia dysocjacyjne, konwersyjne, symulowane i pozorowane. Wiązka lękowa to osobowość zależna, osobowość unikająca i osobowość anonkastyczna. Chroń mnie i opiekuj się mną. Osobowość zależna to dominująca i przesadna potrzeba opieki, prowadząca do zachowań nacechowanych uległością wobec innych i lgnięcia do nich oraz strachem przed opuszczeniem. Charakterystyczna jest trudność z podejmowaniem codziennych decyzji bez porady i silnego wsparcia, trudność w wyrażaniu odmiennego zdania z obawy przed utratą aprobaty, dobrowolne robienie nieprzyjemnej rzeczy, aby uzyskać wsparcie i opiekę innych, czy też uczucie bezradności przy byciu samemu. Chcę, żebyś mnie wreszcie polubił, ale wiem, że i tak mnie nienawidzisz. Osobowość unikająca to wzorzec zachowań zdominowany przejawami społecznych zahamowań, poczuciem nieadekwatności i nadwrażliwością na negatywną ocenę. Osoby z tym zaburzeniem osobowości unikają pracy i zajęć związanych z intensywnymi kontaktami interpersonalnymi, z obawy przed krytyką, dezaprobatą lub odrzuceniem. Nie chcą wchodzić w bliższe związki z ludźmi, jeśli nie mają pewności, że zostaną zaakceptowane, a zwykle zakładają, że nie będą. Po prostu nie chcę popełnić błędu, czyli osobowość anankastyczna to wzorzec zachowań zdominowany dbałością o porządek, perfekcjonizmem i nadmierną kontrolą umysłową w kontaktach interpersonalnych, kosztem elastyczności, otwartości i efektywności. Co ciekawe, z jednoczesnym skupieniem się na wydajności pracy, aż do zrezygnowania z wypoczynku i przyjaźni, przy nadmiernej sumienności, jaskrawej skrupulatności co do moralności i etyki.
DSM-4 wyróżnia jeszcze schizotypowe zaburzenia osobowości. Jestem dziwaczny, inny, obcy. Zakwalifikowane w ICD-10 do spektrum schizofrenii. Jest to wzorzec zachowań zdominowany deficytami interpersonalnymi, naznaczonymi silnym dyskomfortem i ograniczoną zdolnością zawierania bliskich znajomości, a także zaburzeniami poznawczymi i percepcyjnymi. Yeah.